Witajcie. Dzisiaj relacja taka, nie wiem czy mi się uda, bo nie wziąłem ładowarki do kamery. Relacja z Brukseli. Wybrałem się tutaj, żeby zobaczyć, na czym to wszystko polega. Muszę wam powiedzieć tak, w życiu nie widziałem brudniejszego miasta. Za przeproszeniem, syf wszędzie, gdzie tylko można. Tutaj ta dzielnica, tak zwana europejska, gdzie są te wszystkie ich instytucje, no to może jeszcze jako tako jest. Natomiast słuchajcie, butelki po wódce, po winach, po czym tylko, po prostu wszędzie. Kubły pootwierane, powywalane. No jakaś masakra. Zobaczymy, czy uda mi się po prostu wam to pokazać jeszcze. Bo naprawdę, słuchajcie, powiem tak. Polska to jest jedno z najpiękniejszych, najczystszych miast, w jakich byłem w całym swoim życiu. A muszę wam powiedzieć, że w Europie to byłem chyba wszędzie. Więc to jest naprawdę ogromna różnica. Co się tutaj dzieje w tej Brukseli? W sumie nic. Urzędnik na urzędniku i nic tam więcej ciekawego po prostu nie ma. Oczywiście można przejść, zobaczyć, żeby potraktować to jako doświadczenie takie. Kolejna jakaś wycieczka, wyprawa i tak dalej, żeby zobaczyć kolejne miejsce, gdzie co się dzieje. Tutaj nie będę mówił, tu jakaś budowa jest, ale to mniejsza z tym, więc kolejne sobie budują jakieś urzędy, bo przecież oni poza tym, że są urzędnikami, to tam nie wiem, czy to jeszcze coś można tutaj zaprezentować. Słuchajcie, rzeźby takie znikąd wszędzie. Jakiś tam facet po prostu w koszuli nocnej na bosaka. No takie po prostu nie wiadomo co i do czego. Kiedyś pomniki stawiano bohaterom, komuś kto się po prostu czymś zasłużył. A dzisiaj, no niestety, poza tym, co nie służy naprawdę niczemu i nikomu, tutaj nic nie ma. Zobaczymy, co tu jeszcze ciekawego uda się wam pokazać. Jeśli znajdę, to na pewno pokażę. No i moi drodzy, tutaj od frontu, podejrzewam, albo któregoś z boku, siedziba urzędników, innymi słowy szkodników wszystkich. Po prostu ja nie jestem w stanie naprawdę wymienić ani jednej dobrej rzeczy, którą po prostu by ustalili dla Polski. Więc naprawdę nie mam być za to wdzięczny tutaj tym urzędnikom. Są to ludzie na pewno, po prostu to jest ta instytucja, która utrudnia za wszelką cenę wszystkim innym życie i tylko po to, żeby pokazać, jacyż oni są ważni i jacyż oni są potrzebni. Także to w tym sensie. Oczywiście tutaj też jakiś inny budynek do czegoś tam. Oczywiście każdy ma tutaj, słuchajcie, swoje zajęcie. Urzędników jest tutaj tysiące. Tysiące. Oni wszyscy oczywiście są bardzo ważni, bardzo potrzebni. Oni starają się to nam udowodnić. Natomiast de facto, gdyby tych ludzi tutaj nie było, to podejrzewam, że gdyby nie było lepiej, to na pewno nic by się nie zmieniło. Żaden z nas by tego właściwie nie zauważył, chociaż z całą pewnością żyłoby się łatwiej. Wrócimy do tematu, kiedy będzie coś ciekawego. Zobaczymy, może ma być relacja jeszcze. Mamy się przejść jeszcze tutaj do parlamentu, także zobaczycie, jak to tam wygląda od środka. Też wam pokażę. Trzymajcie się. No moi drodzy, piękny łuk triumfalny z dala widać. A tu jedna z atrakcji Brukseli, której naprawdę jest tutaj masa. Te kuby po prostu śmieci walają się absolutnie wszędzie. Pokażę wam jeszcze, nie jedna okazja będzie, żeby to zobaczyć. Ale tam jakieś beczki. Tak już zobaczycie, nie przejmujcie się. Trzeba się przyzwyczaić po prostu do tego, że niestety to miasto jest, w moim odczuciu, brudniejszego nie widziałem. Tutaj mamy jakąś taką szarą dzielnicę, ogólnie bardzo szare miasto, a tu oczywiście śmieci absolutnie wszędzie. Także dobra, nie będę wam już więcej śmieci pokazywał, zobaczymy tym razem już coś, co może być fajne. Wystarczy tego brudu, wiemy o co chodzi. Teraz zobaczymy, mam nadzieję, że jakiś następny worek, jakieś przyjemniejsze rzeczy, a niekoniecznie bajzel. No jesteśmy teraz już na sali. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Co tu się dzieje, to wszyscy wiemy. Nie zawsze dobre dla Polski, częściej nie. Ale tak to wszystko wygląda, takie są realia, więc
musimy zawalczyć o to, żeby tutaj stanowili prawo dobre dla Polski. No, jesteśmy teraz w tej w parlamentarium, czyli tak zwanym miejscem historycznym, jeśli chodzi o powstanie Unii Europejskiej. Oczywiście dużo tu będzie takiej, dużo będzie propagandy, dużo będzie zupełnie innej historii, odwracania faktów, czyli to, co powiedzieli Niemcy. Przegraliśmy wojnę, musimy wygrać pokój i to w tej chwili jest tutaj ta realizacja. Pamiętajmy o tym, że Unię Europejską właściwie Niemcy przejęły i jako taką po prostu uważają za swoją, mając na uwadze też to, że oni sobie zagwarantowali przywództwo w tej Unii Europejskiej i tego przywództwa nie oddadzą, chyba że wyborami i głosami zostaną do tego zmuszeni. Natomiast pamiętajmy, że oprócz tego oni sobie zagwarantowali największą ilość głosów w Parlamencie Europejskim i tak łatwo tego nie oddadzą. W taki sposób zostało to przypilnowane, żeby to wszystko było po ich myśli, a nie po myśli państw narodowych. Stąd też musimy się dobrze zastanowić, do czego oni oprowadzą. A tutaj mamy słynnych przywódców Rumunii, Nicolae Ceaușescu z żoną, gdzie widzieliśmy wszyscy dokładnie film z internetu, gdzie po rzekomej egzekucji obydwoje wstają i zostają ewakuowani z miejsca, w którym mieli zginąć. Tak to wszystko wygląda. Teorie spiskowe? To się wszystko okaże. Jak na razie wszystkie teorie spiskowe, które w tej chwili były uważane za teorie spiskowe, okazały się prawdą, więc kto myśli, ten wie. Kto ogląda telewizor, niech tak przy tym telewizorze zostanie. Moi drodzy, nie wiem, czy jeszcze cokolwiek Wam tutaj powiem z takich ciekawszych rzeczy, ewentualnie z innych, które tu się mogą nam przydać, jeśli chodzi o obraz jako taki Unii Europejskiej, ale sami widzimy, propaganda propagandą pogania. Specjalnie tutaj przyjechałem, chciałem to wszystko zobaczyć i Wam pokazać. No, tu oczywiście też niejaki delikwent, który wiadomo co, obłowił się tak potężny majątek, że trudno to policzyć. W tej chwili Ameryka się buntuje, nie chcą dawać im pieniędzy, cały świat. Oczywiście telewizja tego publiczna żadna zresztą nie powie, bo narracja jest zupełnie inna, a rzeczywistość i fakty zupełnie inne. To tyle, moi drodzy. O, tu jeszcze mamy Marię Skłodowską, także piękny akcent polski. Oczywiście takich akcentów jest trochę więcej, ale trzeba po prostu zwracać na nie uwagę. One tutaj są. To tyle na tą chwilę. Zobaczymy. Zapraszam dalej. Tutaj mamy symboliczny rozkład Parlamentu Europejskiego. Zobaczcie, w jaki sposób to zostało przedstawione w postaci pionków. To jest dosyć wymowna sprawa, dlatego że kto inny tutaj będzie decydował, a reszta to pionki, jak na załączonym obrazku. No, moi drodzy, tak to wygląda Bruksela. Normalne miasto. Około miliona ludzi, w tym 100 tysięcy Polaków, także bardzo, bardzo liczna grupa. Dla mnie osobiście miasto jak miasto. Co chwilę, słuchajcie, są te syreny różne, policyjne, przewożą różnych polityków stąd, w tamtąd i tak dalej. Wszędzie oczywiście reklamy wyborów parlamentarnych 9 czerwca. Ogólnie wrażenie dosyć marne, powiem szczerze, bo rzeczywiście te śmieci, choćby tam po drugiej stronie ulicy, teraz ten samochód to zasłonił, worki leżą wszędzie, słuchajcie, naprawdę te kuby powywracane, tam jeszcze w kącie, w tej chwili tam jak jest ten Oleaning, chyba to widzę, albo Star Asia, tam jest masa worków po prostu, no jest tego naprawdę opór. Co jeszcze? Przestrzegają, słuchajcie, żeby nie chodzić po jakichś uliczkach takich bocznych. Przestrzegają, żeby trzymać się z daleka od dworca, głównego nawet dworca, bo jest bardzo niebezpiecznie. Tu bandyterka po prostu jest wszędzie i nie ma żadnych oporów. Także miasto, no nie wiem, jeśli oni to uważają za wolność i za różnorodność, to ja naprawdę współczuję, bo przecież to nie o to chodzi, żeby człowiek się bał wejść gdziekolwiek. Jeśli pojedziecie do Wrocławia, to naprawdę miasto absolutnie czyste w porównaniu z tym, co się tutaj dzieje. Perfekcyjne, bym wręcz powiedział. To tutaj to jest naprawdę trzeci świat.
to ja czegoś takiego naprawdę w żadnym mieście jeszcze nie widziałem, choć bardzo brudny, jeśli chodzi o to, jest bardzo brudne Monachium. Ja tam byłem parę lat temu, no i rzeczywiście tak było. To jednak Bruksela po prostu pobiła wszelkie rekordy, jeśli chodzi o to. Nie wiem, bezdomni leżą po prostu tu wszędzie. Tam jest jakiś też człowiek bezdomny, więc to nie jest tak, że mamy tutaj do czynienia z wielkim światem i tak dalej. Nie. Szkoda tego wszystkiego i niestety to nie o to chodzi w tym życiu. Także kończę tą relację. Wiemy, jak tutaj mniej więcej jest. Wiemy, że ogólnie miasto jest bardzo szare, przygnębiające takie naprawdę. Nie byłoby nic takiego, co by tutaj zachwyciło. Park Królewski, po którym podobno przechadza się co jakiś czas król z królową. Też ma, słuchajcie, jakieś łyse, wydeptane trawniki, wszędzie kałuże, błoto. U nas takich rzeczy nie ma. Zapraszam Was do Wrocławia. Ci, którzy jesteście spoza tutaj regionu, zobaczycie, jak piękne są parki. To każdy z nich. Zadbane, wychuchane. Tutaj to jest po prostu jakieś nie wiadomo co. Tyle z relacji z Brukseli. Pozdrawiam Was wszystkich i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!